Wielkie też było zdziwienie dzieci, gdy trzeciego dnia około 11 rano Chamis pojawił się w Medinet. Spotkał go pierwszy Staś, który poszedł na pastwisko przypatrywać się wielbłądom. Chamis rozmawiał z Idrysem i powiedział tylko tyle Stasiowi, że przyjechał po niego i po Nel i że natychmiast przyjdzie do namiotów oznajmić, dokąd z polecenia starszych panów mają wyruszyć. Chłopiec poleciał zaraz z dobrą nowiną do Nel, którą zastał bawiącą się z Sabą przed namiotem. Wiesz, jest Chamis! Zawołał już z daleka. A Nel poczęła zaraz podskakiwać, trzymając obie nóżki razem, jak czynią dziewczynki skaczące przez sznur. Pojedziemy, pojedziemy! Tak, pojedziemy i daleko! A dokąd? Spytała, rozgarniając rączkami czuprynę, która jej spadła na oczy. Nie wiem, Chamis powiedział, że za chwilę tu przyjdzie i powie. To skąd wiesz, że daleko? Bo słyszałam, jak Idrys mówił, że on i Gebr ruszą z wielbłądami natychmiast. To znaczy, że pojedziemy koleją i zastaniemy wielbłądy tam, gdzie będą tatusiowie, a stamtąd będziemy robili jakieś wycieczki. Czupryna z powodu ciągłych podskoków pokryła znów nie tylko oczy, ale całą twarz Nel, a nóżki jej odbijały się tak od ziemi, jakby były z kauczuku. W kwadrans później przyszedł Chamis i pokłonił się obojgu. Kange! Paniczu, rzekł do Stasia. Jedziemy za 3 godziny pierwszym pociągiem. Dokąd? Do Elgarak el Sultani, a stamtąd razem ze starszymi panami na wielbłądach do Wadi Rayan. Serce zabiło Stasiowi z radości, ale jednocześnie zdziwiły go słowa Chamisa. Wiedział, że Wadi Rayan jest to wielkie kolisko piaszczystych wzgórz, wznoszących się na pustyni libijskiej na południe i na południowy zachód od Medinet, a tymczasem pan Tarkowski i pan Rawlinson zapowiedzieli wyjeżdżając, że udają się w stronę wprost przeciwną, w kierunku Nilu. Cóż się stało? Zapytał Staś. To ojciec mój i pan Rawlinson nie są w Beni Suef, tylko w Elgarak? Tak im wypadło, odrzekł Chamis. Ale przecie kazali pisywać do siebie do Elfachen. W tym liście pisze starszy Efendi, dlaczego są w Elgarak. I przez chwilę szukał przy sobie listu, po czym wyrzeknął. Och, Nabi, proroku. Zostawiłem list w torbie przy wielbłądnikach. Polecę zaraz, póki Idrys i Gebr nie odjadą. I pobiegł do wielbłądników, a tymczasem dzieci poczęły wraz z Dina przygotowywać się do drogi. Ponieważ zanosiło się na dłuższą wycieczkę, więc Dina zapakowała parę sukienek, trochę bielizny i cieplejsze ubranie dla Nel. Staś także pomyślał o sobie, a zwłaszcza nie zapomniał o sztucerze i ładunkach, mając nadzieję spotkać się wśród osypisk Wadi Rayan z wilkami i hienami. Chamis wrócił dopiero po godzinie. Tak spocony i zziajany, że przez chwilę nie mógł tchu złapać. Nie znalazłem już wielbłądników, mówił, i goniłem za nimi, ale na próżno. Nic to jednak nie szkodzi, gdyż i list, i samych starszych efendich znajdziemy w Elgarak. Czy i Dina ma jechać z nami? Albo co? Może lepiej, żeby została. Starsi panowie nie mówili o niej wcale. Ale zapowiedzieli wyjeżdżając, że Dina zawsze ma towarzyszyć panience, więc pojedzie i teraz. Chamis skłonił się, przełożywszy dłoń do serca i rzekł. Śpieszmy się, panie, bo inaczej Katr, pociąg, odejdzie. Rzeczy były gotowe, więc znaleźli się na czas na stacji. Odległość z Medinet do Garak nie wynosi więcej jak 30 kilometrów, ale kolejka poboczna, która łączy te miejscowości, idzie wolno i zatrzymuje się niezmiernie często. Gdyby Staś był sam, byłby niewątpliwie wolał jechać na wielbłądzie niż koleją, gdyż wyliczył, że Idrys i Gebr, wyruszywszy na 2 godziny przed pociągiem, będą wcześniej od nich w Elgarak. Ale dla Nel byłaby to droga zbyt długa, więc mały opiekun, który wziął bardzo do serca przestrogi obu ojców, nie chciał narażać dziewczynki na zmęczenie. Zresztą czas zszedł obojgu szybko, tak że ani obejrzeli się, kiedy stanęli w Garak. Mała stacyjka, z której Anglicy robią zwykle wycieczki do Wadi Rayan, była zupełnie pusta. Zastali tylko kilka zakwefionych kobiet z koszami mandarynek, 2 nieznajomych wielbłądników Beduinów oraz Idrysa i Gebra z 7 wielbłądami, z których jeden był silnie objuczony. Natomiast pana Tarkowskiego ani pana Rawlinsona nie było ani śladu. Ale Idrys w ten sposób wytłumaczył ich nieobecność. Starsi panowie pojechali na pustynię, aby ustawić namioty, które przywieźli z Estach i kazali nam jechać za sobą. A jakże znajdziemy ich wśród wzgórz? Zapytał Staś.
przysłali przewodników, którzy nas poprowadzą. To powiedziawszy, wskazał na Beduinów. Starszy z nich skłonił się, przetarł palcem jedno oko, jakie posiadał, i rzekł: nasze wielbłądy nie tak tłuste, ale nie mniej ścigłe od waszych, za godzinę tam będziemy. Staś był rad, że spędzą noc na pustyni, ale Nel odczuła pewien zawód, albowiem poprzednio była pewna, że zastanie tatusia w garak. Tymczasem naczelnik stacji, zaspany Egipcjanin w czerwonym fezie i w ciemnych okularach, zbliżył się i, nie mając nic innego do roboty, począł przypatrywać się europejskim dzieciom. To dzieci tych Inglezji, którzy pojechali rano ze strzelbami na pustynię, rzekł Idrys, sadowiąc Nel na siodle. Staś, oddawszy sztucer Hamisowi, siadł przy niej, albowiem siodło było obszerne i mające kształt palankinu, tylko bez dachu. Dina usadowiła się za Hamisem, inni zajęli osobne wielbłądy i ruszyli. Gdyby naczelnik stacji popatrzył był dłużej za nimi, byłby może zdziwiony, że owi Anglicy, o których wspominał Idrys, pojechali wprost do ruin na południe, oni zaś skierowali się od razu ku Talei, w stronę przeciwną. Ale naczelnik wrócił jeszcze przedtem do domu, ponieważ żaden pociąg nie przychodził tego dnia do garak. Godzina była 5 po południu. Pogoda wspaniała. Słońce przeszło już na stronę Nilu i zniżyło się nad pustynią, tonąc w złotych i purpurowych zorzach płonących po zachodniej stronie nieba. Powietrze tak było przesycone różowym blaskiem, że oczy mrużyły się od jego zbytku. Pola przybrały odcień liliowy, a natomiast odległe wzgórza, odrzynające się twardo na tle złóż, miały barwę czystego ametystu. Świat tracił cechy rzeczywistości i zdawał się być jedną grą zaziemskich świateł. Póki jechali przez kraj zielony i uprawny, przewodnik Beduin prowadził karawanę krokiem umiarkowanym. Z chwilą jednak, gdy pod nogami wielbłądów zaskrzypiał twardy piasek, zmieniło się wszystko od razu. Jala, jala! Zawyły nagle dzikie głosy. A jednocześnie dał się słyszeć świst batów i wielbłądy, przeszedłszy z kusa w cwał, poczęły pędzić jak wicher, wyrzucając nogami piasek i żwir pustyni. Jala, jala! Kłus wielbłąda bardziej trzęsie. Cwał, którym te zwierzęta rzadko biegną, bardziej kołysze. Więc dzieci bawiła z początku ta szalona jazda. Ale wiadomo choćby z huśtawki, że zbyt szybkie kołysanie się powoduje zawrót głowy. Jakoż po pewnym czasie, gdy pęd nie ustawał, małej Nel poczęło się kręcić w główce i ćmić w oczach. Stasiu, czemu my tak lecimy? Zawołała, zwracając się do towarzysza. Myślę, że pozwolili zanadto rozpędzić się wielbłądom, a teraz nie mogą ich wstrzymać, odrzekł Staś. Ale zauważywszy, że twarz dziewczynki trochę pobladła, począł wołać na Beduinów pędzących na przedzie, by zwolnili. Wołanie jego miało jednak tylko ten skutek, że rozległy się znów okrzyki – jala! – i że zwierzęta przyspieszyły jeszcze biegu. Chłopiec sądził w pierwszej chwili, że Beduini go nie dosłyszeli. Gdy jednak na powtórne wezwanie nie było żadnej odpowiedzi i gdy jadący za nimi Gebr nie przestawał smagać tego wielbłąda, na którym oboje z Nel siedzieli, pomyślał, że to nie wielbłądy poniosły, ale że ludzie tak spieszą z jakiejś nieznanej mu przyczyny. Przyszło mu do głowy, że może pojechali złą drogą i że chcąc wynagrodzić czas stracony, pędzą teraz z obawy, by starsi panowie nie wyłajali ich za zbyt późne przybycie. Lecz po chwili zrozumiał, że to nie może być, gdyż pan Rowlinson bardziej by się rozgniewał na zbytnie umęczenie Nel. Co to więc znaczy i dlaczego nie słuchają jego rozkazów? W sercu chłopaka począł wzbierać gniew i obawa o Nel. Stój! – krzyknął z całej siły, zwracając się do Gebra. Oskaut! – milcz! – zawył w odpowiedzi Sudańczyk. I pędzili dalej. Noc zapadła w Egipcie koło godziny 6, więc zorze wkrótce zgasły, a po pewnym czasie na niebo wytoczył się wielki, czerwony od blasku złóż księżyc i rozświecił pustynię łagodnym światłem. W ciszy słychać było tylko zziajany oddech wielbłądów i głuche, szybkie uderzenia ich nóg o piasek, a czasem świst batów. Nel była już tak znużona, że Staś musiał podtrzymywać ją na siodle. Co chwila zapytywała, czy prędko dojadą i widocznie krzepiła ją tylko nadzieja rychłego zobaczenia ojca. Ale na próżno rozglądali się oboje dokoła. Upłynęła godzina, potem druga. Ani namiotów, ani ognisk nigdzie nie było widać. Wówczas włosy powstały na głowie Stasia,
albowiem zrozumiał, że ich porwano.